Minęła godzina 12. Zapraszam na program Prosto z Parkietu. Moim Państwa gościem będzie dzisiaj Piotr Staroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. A porozmawiamy, jak zwykle w środę, o stanie polskiej gospodarki i o jej perspektywach. Serdecznie zapraszam. Panie Piotrze, w listopadzie, pierwszy raz od września 2014 roku, PMI w polskim przemyśle znalazł się poniżej 50 punktów, co sugeruje, że przestał się rozwijać w ujęciu miesiąc do miesiąca. Wcześniej przez kilka miesięcy ten wskaźnik sygnalizował coraz wolniejszy wzrost aktywności w przemyśle. Czy pan sądzi, że ten spadek poniżej tej granicy 50 punktów to jest, daje wiarygodny obraz koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym? Czy twarde dane, czyli produkcja przemysłowa, będą pokazywały coś innego? Faktycznie te notowania PMI, które ostatnio poznaliśmy, były takie troszeczkę dziwne. Trzeba pamiętać, że owszem, wrzesień w gospodarce mieliśmy słabe, ale październik bardzo dobry i raczej wszyscy oczekiwali, że listopad musi być także dobry. A skoro tak, to raczej nastroje, oczekiwania przedsiębiorców co do przyszłości powinny być przynajmniej przyzwoite. Tak. W przypadku PMI mieliśmy kilka miesięcy zejścia w dół. Stąd pojawiają się takie wątpliwości, czy na pewno on w tej chwili w dosyć dobry sposób odwzorowuje to, co się dzieje w gospodarce i to, co przedsiębiorcy myślą o przyszłości. Zwłaszcza, że badania koniunktury GUS, które poznaliśmy kilka dni wcześniej, raczej wskazywałyby, że tam nic się specjalnego nie dzieje, raczej nastroje są pozytywne, nawet troszeczkę lepsze niż w październiku. Więc podobnie europejski wskaźnik nastrojów, który też pokazywał, że się poprawia sytuacja. Wydaje się więc, że trzeba było spokojnie poczekać. Na razie owszem, spokojnie i uważnie monitorować, co się będzie działo z gospodarką realną na twardych danych. Natomiast no, na razie jeszcze nie trzeba załamywać rąk, jak mi się wydaje. A gdyby się okazało, że przemysł rzeczywiście traci impet, to jakie to mogłoby mieć przełożenie na gospodarkę? W 2014 roku mieliśmy taką ciekawą sytuację, wtedy PMI też spadł poniżej 50 punktów. Wtedy rozwój przemysłu faktycznie wyhamował, ale cała gospodarka radziła sobie nadal bardzo przyzwoicie. No faktycznie zależy to, które to sektory. Pamiętajmy, że oczywiście przemysł robi rozmaite rzeczy. Część wyrobów trafia na eksport, część wyrobów trafia na rynek krajowy. Myślę, że koniunktura na rynku krajowym, przy tej konsumpcji, przy inwestycjach również, nie powinna być dużo, dużo gorsza niż teraz. Owszem, sporo obaw jest o sprawy eksportowe, zwłaszcza w kontekście obaw, czy, a jeżeli tak, to w jakiej skali będziemy mieli wojnę w handlu światowym? Czy Stany Zjednoczone obrażą się na Europę, a zwłaszcza na Niemcy, a my, duży kooperant Niemców, no moglibyśmy tutaj oberwać rykoszetem. Aczkolwiek warto pamiętać, że Niemcy od mniej więcej grudnia zeszłego roku cały czas wyniki przemysłu mają słabsze niż oczekiwane. Mimo, że my się adaptujemy do coraz słabszych tych wyników, to co poznajemy kolejne, okazuje się, że są słabsze od prognoz. Natomiast tego aż tak specjalnie nie widać po wynikach polskiego przemysłu. Więc widać, że albo mamy gdzieś ujście, gdzie indziej, albo może jest tak, że niemiecki przemysł redukuje swoją produkcję, ale na przykład więcej sprowadza od nas, zamiast kupować u siebie. No właśnie, powiedział pan o eksporcie. Rzeczywiście jest tak, że to pogorszenie koniunktury w przemyśle, na które teoretycznie wskazuje PMI, to zwykle wiąże się z taką samą tendencją w Europie Zachodniej. I pan w tej comiesięcznej analizie eksportu, która ukazała się pod koniec listopada, szacował, że w październiku wzrost eksportu przyspieszył, wzrósł około 10% rok do roku, we wrześniu był praktycznie w stagnacji. I oceniał pan też, że listopad pod tym względem był nieznacznie gorszy od października. Czy w świetle tych danych o PMI ten scenariusz, że w eksporcie nie dzieje się nic niepokojącego, pozostaje aktualne? No faktycznie PMI wskazywałby, że jest coś gorszego, natomiast ta prognoza eksportu jest przede wszystkim oparta o wyniki już istniejącej sprzedaży przemysłowej i to, co większość analityków oczekuje w zakresie sprzedaży listopadowej. Stąd faktycznie mogłoby się okazać, że możemy mieć poważne zaskoczenie, ale nie powinno mieć ono miejsca. Czyli w eksporcie, szeroko rzecz ujmując, nie widać tego efektów? Na razie jeszcze nie. Zresztą tak naprawdę słabszy mieliśmy wrzesień i on troszeczkę był słabszy z kilku powodów. Po pierwsze, to tam była inna różnica w czasie pracy. Tak. Wrzesień był krótszy, a październik dłuższy niż zazwyczaj. W dodatku, ze względu między innymi na aurę, mieliśmy takie pewne opóźnienie zatowarowywania sklepów na sprzedaż taką związaną z sezonem jesiennym.
jesienno-zimowym. Sezon letni nam się troszeczkę dłużej utrzymał ze względu na to, jaka była pogoda. I wydaje się, że też inne zamówienia były troszeczkę opóźnione. Stąd wynik września powinien być słabszy, był słabszy niż tak naprawdę się można było spodziewać, a październikowy powinien być lepszy. Listopad też, co warto pamiętać, jest jednym z takich miesięcy, kiedy sprzedaż, zwłaszcza eksportowa, jest bardzo wysoka. Mhm. Najczęściej różnica do października jest minimalna i raczej wynika z takich rzeczy przypadkowych, a nie jakichś systemowych, więc październik i listopad zazwyczaj są bardzo wysokie, jeżeli chodzi o eksport. Mhm. Pomówmy o inflacji. W listopadzie według wstępnego szacunku GUS inflacja spada do 1,2% w ujęciu rocznym, z 1,8% w październiku. To był wynik wyraźnie gorszy niż oczekiwali ekonomiści. Czy to był jedynie przejściowy efekt wysokiej bazy odniesienia w przypadku, nie wiem, cen paliw i cen żywności, czy to jest jak początek jakiegoś dłuższego okresu niskiej inflacji? No, wydaje się, że podstawową kwestią to były znacznie niższe od tego, co zazwyczaj można się oczekiwać. Można oczekiwać po listopadzie tego, co się działo z żywnością. Mhm. Zazwyczaj ona drożeje w tym okresie. No, jest to już czas, kiedy przestawiamy się z zaopatrzenia takiego również wspieranego, że tak powiem, przez wytwórców bezpośrednio na placach i targowiskach, na taki już normalny sklepowy w handlu detalicznym i hurtowym. I wtedy trochę ceny rosną. Na inne dobra spożywcze też, mimo że tak powiem, nie ma tej konkurencji targowiskowej. Niezbyt wysokie były zmiany cen, jeżeli chodzi o paliwa, ale były i paliwo cały czas drożeje. Co innego prawdopodobnie powinno być w danych grudniowych. I teraz faktycznie jest tak, że oczekiwaliśmy pewnego spadku rocznego wskaźnika inflacji z 1,8, no być może do 1,6, niektórzy z kolegów myśleli o 1,5, tak, ale ale 1,2 było faktycznie zaskoczeniem. I daje to spore pole takiego jakby zapasu do tego, że nawet jeżeli inflacja by rosła, a raczej jest oczekiwanie, że ona ma prawo rosnąć, przede wszystkim ze względu na to, że koszty produkcji rosną. Mhm. I w zakresie cen energii, których się bardzo obawiamy, i przedsiębiorcy bardzo obawiają się tego, czy poradzą sobie z kompensowaniem kosztów z zmianą cen, czy to będzie przyjmowalne przez rynek, ale również kosztów w postaci choćby ceny za pracę. Mhm, tak. Więc może się okazać, że w pierwszych miesiącach przyszłego roku inflacja będzie przyspieszać i prawdopodobnie będzie to nawet do nieco powyżej 2%, ale pamiętajmy, że jeszcze miesiąc czy dwa baliśmy się, że będziemy dochodzili do 3%. Więc... No taka była prognoza NBP z listopada. Tam ona sugerowała, że w przyszłym roku średnio rzecz biorąc inflacja będzie wynosiła 3% bodajże 0,2% średnio rzecz biorąc. Czyli, tak, to było sporo. Myślę, że... I wtedy ci wydawało już niewiarygodne. Że rynek tak naprawdę oczekiwał trochę niżej, tutaj jeszcze byliśmy zaskoczeni listopadem i zobaczymy tak naprawdę, co między innymi z żywnością będzie się działo w grudniu, bo być może to jest nie jednorazowy przypadek, jakieś przesunięcie, że tak powiem, w zmianach cenników, tylko po prostu coś trwalszego. Czyli raczej przekroczenia celu inflacyjnego, który, przypomnijmy, wynosi 2,5% w przyszłym roku, nie zobaczymy. A już na pewno nie w postaci trwałej i na pewno nie, że tak powiem, dla średniej, dla całego roku. Mhm. Stąd widać, że no jest pewna przestrzeń. Warto zauważyć, że mamy sytuację troszeczkę odwrotną do tego, co się dzieje zazwyczaj. My jesteśmy przyzwyczajeni, że towary drożeją w sposób umiarkowany, a trochę szybciej rosną ceny usług. Z takiego powodu, że my ceny usług gonimy dopiero w zakresie tego, co się normalnie dzieje w płaceniu za usługi na świecie, a tutaj się okazuje, że przedsiębiorcy, którzy oferują usługi, są bardziej wstrzemięźliwi przy zmianach cenników niż to, co się dzieje w przypadku towarów. Inflacja bazowa, rozumiem, na to wskazuje, która pozostaje. Tak, ale też proszę zobaczyć, że w tej chwili przy inflacji choćby jeszcze październikowej, która była 1,8, o której mamy dane, towary w sklepach drożały o około 2%. To widać było po tym, co się dzieje w handlu detalicznym, prawda? Po cenach, po sprzedaży nominalnej i realnej, jeżeli porównać te dwa indeksy wzrostu. Dzisiaj kończy się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Dzisiaj to na 100% stopy procentowe zostaną bez zmian. A kiedy pańskim zdaniem można się w świetle tych prognoz inflacji spodziewać jakiejkolwiek decyzji zmieniającej stopy? Faktycznie grudzień jest takim miesiącem, że jeżeli nie ma bardzo, bardzo wyraźnej i gardłowej potrzeby, to raczej ze stopami nic specjalnego się nie robi. W dodatku to, co słyszymy po kolejnych konferencjach, po spotkaniu Rady Polityki Pieniężnej, wskazuje, że Rada na razie nie widzi jakichś bardzo głębokich potrzeb, żeby reagować na stopach. W tej chwili dostaliśmy też informację, że inflacja będzie niższa niż myśleliśmy, no bo choćby robi to baza listopadowa. Mhm. Stąd myślę, że nawet takie ostrożne wskazania,
że stopy w przyszłym roku mogą wzrosnąć jednokrotnie o ćwierć punkta procentowego. No, być może niektórzy analitycy zakładali dwa, już to w takim bardziej, że tak powiem, mocnym wejściu. Są raczej już w tej chwili mało aktualne. No, oczywiście może się okazać, że w pierwszych miesiącach roku coś się zadzieje z inflacją, coś nieprzewidywanego i wtedy będzie trzeba korygować. Natomiast scenariusz bazowy raczej by wskazywał duże prawdopodobieństwo, że jeszcze kilkanaście miesięcy nie będzie zmiany stóp. Ale potem z kolei prawdopodobnie wzrost gospodarczy będzie niższy z każdym rokiem. Mhm. Wygląda na to, że to rzeczywiście stopy procentowe zostaną na tym poziomie, to już na lata. Trzeba pamiętać o jeszcze jednym elemencie. Tak naprawdę stopy procentowe możemy patrzeć jako pewnego rodzaju wskazanie po pierwsze, co by Rada Polityki chciała zrobić z inflacją, ale też z drugiej strony pamiętajmy, że dosyć często stopy były ustalane tak, żeby oprocentowanie depozytów miało realny dodatni, że tak powiem, wynik, a w tej chwili cały czas ocieramy się, albo inflacja jest nieco wyższa od podstawowych stóp, albo tak naprawdę wręcz, albo tylko ją wyrównuje i tak naprawdę deponenci nie bardzo mogą liczyć w tej chwili na ofertę atrakcyjną ze strony banków ze względu na to, że stopy procentowe są niskie. I to jest czasami jeden z elementów, który się wskazuje, że może by warto było uwzględnić w polityce stóp procentowych powrót do właśnie takich dodatnich stóp. No może nie bardzo dodatnich, jak kiedyś 4 czy 5 punktów procentowych ponad inflację, ale może 0,5% by się przydało. No, na szczęście mamy w Polsce kilka słabych banków, na przykład taką ideę, która teraz musi oferować 4% na depozyt. No tak, ale dobrze pamiętajmy, że jednak tutaj jest dosyć istotna funkcja między ryzykiem a oprocentowaniem. Stąd patrzmy, co dzieje się, że tak powiem, w dominancie ofert bankowych, a nie tylko w kwestiach, że tak powiem, poszczególnych banków, które akurat starają się ściągnąć więcej płynności z rynku. Inflacja z jednej strony jest odzwierciedleniem tempa wzrostu płac, ale z drugiej strony też wpływa na żądania płacowe pracowników. Czy to, że inflacja jest niska, gospodarka lekko traci impet, w przyszłym roku w życie wejdą PPK, które staną się dodatkowym kosztem dla pracodawców, czy to oznacza, że wzrost płac w przyszłym roku wyhamuje? Warto pamiętać, że tak naprawdę to, co my obserwujemy jako wzrost płac, to nie jest kwestia podwyżek, które przedsiębiorcy robią, że tak powiem, dla całej populacji załogi. To jest bardziej efekt tego, że przedsiębiorcy starają się na nowe miejsca pozyskać pracowników doświadczonych od swoich kolegów, od swoich konkurentów i czasami ich przepłacają. W związku z tym my w statystykach widzimy człowieka, który zarabiał ileś, a u nowego pracodawcy zarabia więcej i stąd tak naprawdę przede wszystkim są te wzrosty płac. Ponadto, jeżeli jest dobra koniunktura i przedsiębiorcy mają, że tak powiem, zwiększone zamówienia i zwiększoną produkcję, no to wtedy często pojawiają się dodatkowe zmienne elementy w poborach. Tam są premie, tam są jakieś wypłaty większe akordowe, tam są płace za nadgodziny. Stąd płaca sprawia wrażenie, że rośnie, chociaż to nie jest tak, że ona jest efektem rewaloryzacji. Więc myślę, że część przedsiębiorców będzie się starała w jakiś sposób zrewaloryzować inflację, ale myślę, że to nie będzie bardzo powszechna zmiana. Natomiast presja na wzrost zatrudnienia będzie już troszeczkę mniejsza niż do tej pory. Stąd ten wskaźnik wzrostu płac może być w miarę umiarkowany. On nadal będzie wysoki, ale może nie aż tak jak w tym roku. To może nie będzie 7,5%, to będzie bardziej 6 przy tej właśnie 1,5-2% inflacji. Płace realne powinny spokojnie około 4% wzrosnąć. Na koniec chciałbym spytać, zadać jedno pytanie z zupełnie innej beczki na temat losów SPMW Rating. W marcu spółka, której pan był współzałożycielem, została zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych jako agencja ratingowa, a już w październiku wystąpili państwo o skreślenie z rejestru. Co się stało? No, czasem tak jest, że nie odnajduje się zainteresowania w takim, że tak powiem, biznesie, który chce się rozwijać. Po prostu nie mieliśmy zleceń. A to, jak to było jakieś pokłosie tej afery z Getbackiem? Nie, zupełnie nie. Myślę, że to była kwestia taka, że przedsiębiorstwa, nazwijmy prywatne, które mogłyby pokusić się o rating, w znakomitej większości obawiały się takiego efektu bycia pierwszym. Stąd stosunkowo małe zainteresowanie nową agencją. No ale model ratingowy jest. Czy na tej bazie SPMW będzie prowadził jakąś inną działalność? Są różne pomysły, żeby ewentualnie w jakiś sposób skonsumować to, co robiliśmy do tej pory, ale oczywiście też nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy ponownie postarali się o rejestrację, jeżeli tylko by się znaleźli dla nas klienci. Jasna sprawa. Dziękuję serdecznie. Dziękuję pięknie. Moim Państwa gościem był dzisiaj pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.